Kiedyś byłem u Zachara i tam pokazywałem, ile to trzeba mieć kabli, przejściówek, przedłużaczy i w ogóle nie wiadomo czego, żeby naładować takie auto elektryczne. A ostatnio wpadł mi do testów taki sprzęt, który no zachwycił mnie. I spotykamy się tu znowu po 4 latach. 4 lata temu zaczęliśmy przygodę z YouTube'em od naszego Nissana Leafa i pierwszej wyprawy nad morze. Z Krakowa. Dzisiaj przyjechaliśmy Nissanem Arią, zupełnie inny pojazd. I dzisiaj przyjechaliśmy znowu z zestawem do ładowania. Byliśmy u Marka, podładowaliśmy się siły. Będziemy się podładowywać tam, gdzie śpimy. No generalnie, jak się ma auto elektryczne, to najprościej się podładować przy okazji spania, przy okazji noclegu, przy okazji wizyty u znajomego i przy okazji różnych innych spraw. Teraz zapraszam tutaj do bagażnika, bo tu mam sprzęt, na który czekałem od lat. Dawniej trzeba było to wszystko robić samemu. Trzeba było jakieś przejścióweczki dorabiać, a ostatnio wpadł mi do testów taki sprzęt, który zachwycił mnie tym, że nie kosztuje majątku, a jest to po prostu sprzęt petarda. Po pierwsze mamy 7 metrów długości, czyli tu przedłużacza w zasadzie nie trzeba, bo 7 metrów nam praktycznie wszędzie wystarczy. Z 5-metrowym czasem było ciężko. U Marka się właśnie taka sytuacja stała, że no jego 5-metrowy kabel nam nie starczył, a to ma 7 metrów i starczy. Ale co najważniejsze, mamy tutaj pod spodem. Zapraszam do bagażnika. Mamy tutaj zestaw 6 końcówek. Możemy się podpiąć do siły dużej, do siły małej, czyli 32 ampery, 16 amperów, 3×16. Mamy tutaj złącza kamperowe, jednofazowe, 16 amperowe, 32 amperowe. No i oczywiście zwykłe gniazdko to podstawa. Zwykłe gniazdko też jest, a jakbyśmy się wybrali do Anglii, to mamy gniazdko angielskie. Ale co najfajniejsze w tym sprzęcie jest to, że gdy tu włożymy odpowiednią końcówkę, teraz na przykład angielską, to ten sprzęt od razu wie, że 13 amperów tylko wolno z tego gniazdka pociągnąć i mamy święty spokój, nie musimy zastanawiać, przestawiać, nigdy się nie pomylimy. Po prostu sprzęt rozpoznaje, jaką końcówkę ma podpiętą i taki amperaż sobie ustawi. Ja robię tego testy sprzętu od co najmniej miesiąca, także będzie troszkę materiałów na kanale. Na koniec tego filmu też oczywiście pokażę, co tam testowałem, co sprawdzałem, a sprawdzałem wiele. Sprawdzałem, czy tu się na przykład coś nie przegrzewa przy dużych prądach i długim ładowaniu. Nic się absolutnie nie dzieje. Jak to wszystko działa, jak to się wszystko sprawdza. Z ciekawostek, sprzęt zapamiętuje, ile kilowatogodzin zużyliśmy, więc jak chcemy komuś oddać za prąd, to nie będzie z tym problemu. Jak zabraknie zasilania, czy ktoś nam to wypnie, nie zapomni, tak jak na przykład mój zenkar, ile zużyliśmy prądu. Ale najciekawsze jest to, że to ma 7 metrów, a to jest takie małe, kompaktowe, nie za ciężkie i takie generalnie zgrabne urządzenie. A potrafi puścić przy jednofazowym ładowaniu nawet 32 ampery. Jak to robi? Tak to robi, że mamy dwa przewody 6 mm² właśnie do ładowania szybkiego aut jednofazowych, jak na przykład tutaj Nissan Ariya, ale mamy też dodatkowe przewody 4 mm² i dzięki temu możemy przy 3 fazach 16 kW mocy ładowania uzyskać. Mamy do tego dedykowany, fajny uchwyt. Tutaj zrobię przebitkę, jak to u mnie w garażu wygląda. To się tak bardzo fajnie tutaj wsuwa. Wieszamy w garażu i może sobie wisieć. A gdzie jedziemy na wyjazd, no to mamy zestaw uniwersalny. Do tego, jak się auto naładuje, świeci nam tu na zielono. Całe pokazuje, że jest full. Mamy końcówki takie, gdzie się te kable uszkadzały. Jakie jest moje doświadczenie? Zawsze tutaj. A tu mamy taką milutką gumę. Wszystko zrobione petarda, żeby się właśnie nie uszkodziło. Tak samo jest tutaj z tymi końcówkami. Tutaj też mamy fajne gumki, fajnie to zrobione. No generalnie tak jak powinno być. Solidnie wykonane, robi co ma robić, nie kosztuje majątku i zastępuje dziesiątki różnych patentów. Mamy jeden patent po prostu w całości. Do tego dostajemy, tak jak tu widzicie, ten pokrowiec. Dostajemy w zestawie uchwyt na stację ładowania oraz uchwyt na kabel na ścianę. Także komplet marzenie, komplet idealny. W tym momencie wszystkie auta już mają typ 2, więc w zasadzie jeśli ktoś nie zamierza kupić Leafa jedynki, no to tutaj ma święty spokój. Wygodna rączka, tutaj też sprawdzałem, nic się tu nie dzieje, nic się nie przegrzewa. Tutaj też bardzo porządnie, solidnie, duża guma, taka solidna zrobiona, żeby nam się to przez lata nie zepsuło, żeby nam dobrze służyło. Także sprzęcik jest po prostu rewelacyjny. Są takie stacje 22 kW, które kupuje się po to, żeby z jednej fazy można było czasami pociągnąć 7 kW. Ale to jest grube, nieporęczne, te kable są ciężkie. A tutaj możemy z jednej fazy 7 kW, a jak mamy 3 fazy, 16 kW wystarczy. 16 kW to mamy po 10 godzinach 160 kWh doładowane. Dzisiaj nie ma nawet takich baterii. A 10 godzin zazwyczaj auto w nocy stoi, także
zdecydowanie petarda. Jakikolwiek samochód ze złączem typ 2 będziemy w tym sprzętem w stanie naładować sprawnie, szybko. Gdziekolwiek pojedziemy, to będziemy wiedzieli, że wszystkie rodzaje złącz mamy tutaj na pokładzie. Do tego tutaj taka walizeczka w komplecie. Pakujemy, teraz trochę tu pobałaganiłem, ale myślę, że nawet jak to byle jak zrobię, to się to uda. To się to powinno udać zapakować. No i co? No i sobie zapinamy. I mamy taki zestawik. Nie jest to jakieś ciężkie za bardzo. Może zważę i tutaj dam znać po tym, ile to faktycznie ważyło. No takie zgrabne. Zamiast tej plątaniny, kabli, jakichś pokrowców, no zawsze miałem taki bałagan, to teraz takie coś ze sobą wożę. Wiem, że jak to zabiorę, to mnie nic nie zaskoczy. A do tego w domu wieszam na ścianie urządzenie petarda. Nie wiem, czy coś zapomniałem, czy nie zapomniałem. Będzie. Po wpięciu się do siły 32-amperowej pokazuje nam, że jeśli będziemy zładować się z jednej fazy, to mamy maksymalnie 32 ampery, a z trzech faz to 24. Zobaczymy, jak tu da się regulować. O, chyba co jeden. Super. Powiem szczerze, jestem pod wrażeniem takich fajnych rozwiązań. Zobaczymy przy 32. Też co jeden. No petarda. Podepniemy zaraz do auta z jednofazową ładowarką pokładową. Zobaczymy, jaką moc uzyskamy. No i fajnie. Szybciutko zaskoczyło. No i Hyundai Ioniq 28 kWh. Od 65% do 100% naładowałby się w godzinę 50. Petarda rozwiązanie, że możemy mieć jednej fazy 32 ampery. A teraz przepniemy się do naszego Niro. Tu już mamy trzyfazową ładowarkę pokładową. I zobaczymy, co teraz się stanie. Rozpędza się, maksymalnie może dać 32 ampery, ale już się przełączył, że wie, że to trzy fazy, więc trzy fazy to maksymalnie 24 ampery. Natomiast pokazuje 40 amperów. On tu pokazuje sumę, czyli trzeba to podzielić przez 3. Aktualnie mamy jakieś około 14 amperów na fazę, no bo auto maksymalnie potrafi 16 przyjąć. No i moc ładowania 9,6-9,7 kW. Tam w przypadku jednofazowej ładowarki było niecałe 7, jeśli pamiętam. Także mamy sumaryczny amperaż, ile doładowaliśmy energii, moc ładowania i maksymalnie, co może urządzenie dać. Zobaczymy do naszej kij, do środka, jak to tu wygląda. Wygląda tak, że kija pokazuje 32%, ładowanie do 80%, 3 godziny 45 minut. Aktualnie słońce troszkę wyszło, napięcie się zwiększyło, to mamy już ponad 10 kW mocy ładowania. Zobaczmy, co tu można ponaciskać. Naciśniemy na to, no to nam się pokazuje, że ładujemy się od 5 minut. No i załadowaliśmy właśnie 0,8 kWh, 0,84. Jakbyśmy chcieli w nocy zobaczyć, czy się ładuje, to takie animowane tutaj mamy diodki. A jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronu za wsparcie i do zobaczenia. Cześć. A oczywiście jakieś tam linki dam w opisie. Jeszcze nie rozmawiałem z producentem, jak to będzie sprzedawane. Więcej szczegółów nie znam, ale wszystko to zostawię w opisie.